Witam, bajkowy z tej strony. A może w ten sposób zobaczymy, zrobimy. Zostałem zapytany, jak prawidłowo zimować motocykl. Wiem, że to już zasadniczo koniec powoli tego zimowania, ale skoro w internecie nic nie ginie, można coś parę słów powiedzieć na ten temat, a że biorę się za swój motocykl, który akurat widać się, że zimuje. To mogę powiedzieć parę słów na ten temat, co ja uważam, co ja robię, jak robię i w jaki sposób podchodzę do tego. Tak jak widać, mój prywatny motocykl stoi sobie tutaj na warsztacie przykryty z kilku prostych, a dla mnie ważnych przyczyn. Co po pierwsze, mam tu ciepło na tym warsztacie, gdzie pracuję. Fakt, że ono przeszkadza mi, ale tak jak mówię, mam tu ciepło. Motocykl jest w ciepłym, nie w zimnym. Dosyć często jest to wentylowane. Ja osobiście zawsze moje motocykle są przykryte pokrowcem, ale to z dwóch przyczyn. Raz, że tu właśnie siedzę, pracuję, żeby się nie brudził motocykl. A drugi temat, zabezpiecza go to przed czymśkolwiek. Bo inny temat właśnie, gdy motocykle stoją gdzieś, jak to powiedzieć, w jakichś luźnych pomieszczeniach te, wtedy nie jest to konieczne przykrywanie. Jeżeli wiemy, że się nie ubrudzi, nawet tam to, że się zakurzy, trudno, ale jest inna cyrkulacja powietrza przy takim motocyklu, który stoi gdzieś, gdzie wiadomo, taka kuma tutaj na warsztacie niestety jest jak jest, pracuje cały czas. Rozchodzi mi się o to właśnie, żeby się nie pobrudził, a cyrkulacja powietrza jest troszeczkę czymś innym. Bo ono tu jest, i ten pokrowiec jest taki, że on przepuszcza. Także to jest dosyć ważne i dosyć istotne właśnie, gdzie motocykl stoi. Inne tematy, gdyby dajmy na to, bo też jak ci co wiedzą, część motocykli stoi tych na sprzedaż w namiocie. I powiem szczerze, nie jest to zły sposób zimowania motocykla. Z prostej przyczyny właśnie jest tam duża cyrkulacja powietrza. Najgorzej to, co się można spotkać w jakichś zamkniętych pomieszczeniach bez ogrzewania i bez wentylacji. Wtedy po prostu aż grzyb na nich rośnie, aż właśnie ten. No, nie raz, nie dwa się z tym spotkałem, że ktoś przeprowadza po czymś takim motocykl, to dosłownie jest urośnięte na nim. Także ważne jest, gdzie ten pojazd stoi i jak jest postawiony, to zaraz będziemy dalej na ten temat mówić. Jak widać, odsłonięty. Teraz tak, dosyć ważny temat w motocyklach, czy nie tylko we wszystkim, co stoi. Czysty i suchy pojazd. Bo stawiamy zawsze czysty, wyczyszczony, wysuszony. Gdyż właśnie z prostej, to o czym mówiłem, nie rośnie nam to tak wszystko. Każdy syp zostawiony gdzieś tam na motocyklu, robi się z niego później grzyb, nie grzyb, to wszystko aż rośnie. Manetki, nie manetki, to wszystko aż zielone się robiło właśnie, gdy stoi, tym bardziej, jeżeli będzie stał w wilgoci pojazd. Następny temat, czyli co, myjemy. Zawsze myjemy przed postawieniem oponki. Trzeba najlepiej napompować je większą wartością, aniżeli tak jak tutaj mam bodajże 2,9. Wrzucić im 3,5-4 atmosfery i niech stoją. Na pewno jest to lepsze, ale jeżeli ten, tak jak tutaj jest uniesiona oponka, jest ok. Nie dotyka nigdzie. Przód w wypadku mojego motocykla delikatnie się podpiera. Właśnie, żeby się nie odkształciła. Jeżeli ma większe ciśnienie, mamy mniejsze prawdopodobieństwo, że się opona odkształci przy wyjeżdżaniu na wiosnę. Inny temat jest taki, że warto właśnie raz na jakiś czas kawałek przekręcić opony, żeby w innym miejscu dotykała. Prosta czynność, a zabezpiecza właśnie na tym przed odkształceniem. Wiadomo, później przed pierwszą jazdą trzeba ustawić właściwe ciśnienie w tych oponach, ale to i tak trzeba zawsze sprawdzić, bo gdy pojazd stoi nieużytkowany, naturalną rzeczą jest, że to ciśnienie minimalnie schodzi. Następny temat, dosyć ważny, istotny, jest jak zadbać o uszczelniacze przedniego zawieszenia. Najprostszy sposób, jeżeli jest możliwość wyczyszczenia i przesmarowania minimalnie tutaj, lub raz na 2-3 tygodnie podejść do motocykla,
poruszać nim przód tył, żeby te zawieszenie popracowało trochę, żeby uszczelniacze nie, nie przykleiły nam się do rury. Gdyż za długo będzie stał i się nie przyklejo, później pierwsze ruszenie i nam zerwie uszczelniacz będzie i po prostu zacznie nam cieknąć. Także taka dosyć prosta czynność, a też pomaga to. Następny temat. Akumulator. Ja mam wyprowadzone tutaj zasilanie do akumulatora. I zasadniczo mój motocykl raz na dwa tygodnie stoi pod prostownikiem. Wraz z racji tego, żeby po prostu zadbać o akumulator, no bo wiadomo, współczesne motocykle mają immobilizery, mają jakieś inne tam zabezpieczenia i niestety prądu biorą niektóre dosyć mocno i dosyć dużo. I gdy nie będzie stał pod prostownikiem, to nam wyciągnie ten prąd. Ewentualnie można akumulator wymontować, ale też raz na jakiś czas powinno się doładować ten taki akumulator, który jest wymontowany. Także właśnie dwie szkoły, albo go stać pod motocykl pod prostownikiem, albo druga szkoła wymontować, ale też doładowywać. Obydwie szkoły jak najbardziej dobre, u mnie właśnie motocykle, wszystkie, które ja posiadam, jeżeli jest możliwość łatwa wymontowania akumulatora, są wymontowane, mam je na półce i właśnie na zmianę między moim motocyklem a półko prostownik jest często przestawiane i są ładowane. Takie, których nie mogę wymontować, albo się ciężko wymontowuje, o to się rozchodzi, bo mam kilka, znaczy obecnie, bo to wiadomo, jest rotacja tych pojazdów, się sprzedają i się kupuje. Dajmy na to jakaś FJ-erka, jakieś GTR-y, gdzie tam są dosyć zabudowane te akumulatory. Mam powyciągane zawsze przewody na zewnątrz, żeby można było w łatwy sposób doładować te akumulatory. I to pozwala na zadbanie o ten akumulator, że motocykl, kiedy do niego nie podejdziemy, zawsze będzie podchodzimy i odpalamy od strzała. Następny, bardzo ważny temat, dla mnie bynajmniej, czy nie tylko dla mnie, tylko jest to temat dosyć, można powiedzieć, nie to, że kontrowersyjny. Ilu właścicieli, tyle teorii, szkoły są dwie, kiedy wymieniać olej? Przed sezonem? Czy po sezonie? Czyli wymieniamy na wiosnę, czy wymieniamy na jesieni, po zakończonej jeździe? I teraz tak, mówię szczerze, jestem tutaj zwolennikiem wymiany oleju na zakończeniu sezonu, po zakończeniu sezonu. Z prostej przyczyny. Zostawiamy pojazd, nieważny jakim, co to jest, ze świeżym olejem. I teraz właśnie też to wszystko jest uzależnione, można by powiedzieć, od tego, jak zimujemy pojazd i te, ale to do tego zaraz przejdziemy. O co mi się rozchodzi? Prosty przykład. Weźmy stary, zużyty olej, taki spuszczony z silnika. Nalejmy do jakiejś czystej menzurki. Postawmy go na 2-3 miesiące. Nie ma siły. Oddzielą nam się frakcje, a czy oddzielą nam się... Cały brud opadnie, a na wierzchu zrobi nam się ładny, czyściutki, klarowny olej. I to samo nam się zrobi w silniku, kiedy pojazd będzie stał 3-4 miesiące nieużytkowany. I wtedy pierwsze odpalenie takiego silnika przez smog, pompę, wszystko, pierwsze co idzie cały syf w układ silnika. Dlatego ja jestem zwolennikiem wymiany oleju po zakończonym sezonie, żeby niech silnik stoi z czyściutkim, świeżym olejem. Zrobić jakoś jazdę, tam większą, nie większą. Dobrze rozgrzać silnik, zrobić jazdę, zalać go nowym olejem. Jestem zwolennikiem czegoś takiego. Następny właśnie punkt pod, i to jest powiązany właśnie z tym punktem, czy w zimę odpalać, czy nie odpalać. I no tutaj też szkoły są dwie. Jedni mówią, że, że tak, i powiem szczerze, ja jestem zwolennikiem i jednej, i drugiej tutaj szkoły, czy odpalać, czy nie odpalać, w zależności jaki posiadamy sprzęt. Jeżeli jest to motocykl współczesnej generacji, jak tutaj, znaczy wtryskowy, nie musimy go odpalać. To można właśnie wymienić olej, zostawić, postawić
i taki motocykl naprawdę nic się mu nie stanie, jeżeli nie będzie odpalany przez kilka miesięcy. Musimy dbać o akumulator, musimy dbać o zawieszenie, o opony. Silnik, nie musimy go przepalać. Jeżeli mamy pojazd gaźnikowy, jestem zwolennikiem i jeżeli jakiekolwiek takowe pojazdy mam w okresie zimowym na sprzedaż albo u mnie zimują, staram się je raz na dwa tygodnie przepalać. I tutaj właśnie, jeżeli coś takiego się przepala, z prostej przyczyny, to zawsze to robię, rozchodzi się o to, że ten silnik inaczej pracuje, taki, który jest regularnie przepalany. Drugi temat, nie mam problem z głowy z doładowaniem akumulatora. Jeżeli jest akumulator sprawny, cały czas nam, to te dwa tygodnie będzie doładowany ten akumulator. Trzeci temat, właśnie wilgoć silnika nam zejdzie, bo rozchodzi się o to, że jeżeli pojazdy czasami stoją w jakimś wilgotnym, to olej chłonie wilgoć. Zgadza się. Jak najbardziej tak. Tylko, że jeżeli będzie stał w suchym, tej wilgoci nie będzie. Jeżeli w wilgotnym, po pierwszej przejażdżce tego oleju nie będzie. Bo po prostu wilgoć tam to nie naciąga nie wiadomo ile. Ta wilgoć odparuje. A tak jak mówię, pojazdy gaźnikowe ja zawsze wszystkie przepalam. I jest to wtedy... Ten pojazd inaczej się zachowuje, inaczej chodzi. Nie trzeba, kiedy pojazd gaźnikowy, kiedy długo stoi, pierwszy temat, zawsze zachodzi prawdopodobieństwo, że gaźniki zajdą nam jakimś syfem, a drugi temat, nawet reakcja na gaz jest inna. Dlatego ja zawsze przepalam sprzęty gaźnikowe. Wtryskowe nie. Wtryskowe naprawdę można postawić i niech sobie stoi. No i chyba na koniec taki ostatni temat, który też dużo mówi co jak. Zbiornik paliwa. Co robić? No, najlepiej tankować do pełna. Choć tutaj też powiem szczerze. Jeżeli mamy zbiornik metalowy, na 1000% tankujemy go do pełna. Bez dwóch zdań tankujemy, zalewamy pod sam korek, postawiamy i heja. Przy zbiornikach plastikowych okej, on nam nie zardzewieje. Ale może nam delikatnie skraplać się woda, co może też doprowadzić do uszkodzenia później pompy paliwowej, bo zazwyczaj plastikowe zbiorniki mamy we współczesnych motocyklach, które są już po prostu wtyskowe, ale dlatego też tankujemy pojazd do pełna i mamy wtedy ten temat z głowy. Także to są takie moje sugestie na temat tego, jak zimować pojazd, co robić, jak robić. Nie wiem, coś pominąłem. Uważam, że te najważniejsze kwestie powiedziałem. To, co ja uważam za podstawowe, a naprawdę bardzo często z tym się spotykam właśnie przy... gdy mi ludzie przywożą motocykl w tym okresie na serwis. Brudne. Tak jakby zostały postawione na jesieni, tak stoją do dnia dzisiejszego, nieumyte, to wszystko rośnie na nich, to wszystko jest takie aż klejące się od jakiegoś grzyba, nie grzyba, tego wszystkiego jak to po prostu stoi. To pierwsze primo, umyć dobrze motocykl, wysuszyć go dobrze, nawet odbyć króciutką przejażdżkę, jeżeli jest sucho, fajnie, żeby przeschnął nam dobrze. Niech się nam załączy ten wentylator 2-3 razy, niech on nam... normalnie funkcjonuje i wtedy w taki sposób dopiero taki pojazd stawiamy na zimę. Pompujemy więcej powietrza w koła, żeby nam się opony nie odkształciły. Czy robimy jakieś wyjście do akumulatora, albo wymontujemy akumulator. Zabezpieczamy, to też właśnie w zależności gdzie stoi pojazd, bo jeżeli będzie stał w suchym, fajnym dzień i mamy jakieś te, to lepiej niech on stoi odkryty. I tam to, że się lekko zakurzy, to się zakurzy, ale jest cyrkulacja powietrza przy tym pojeździe. Jeżeli nie mamy takich możliwości jak ja, to przykrywamy go pokrowcem i niech on stoi przykryty i to nam zabezpieczy po prostu przed jakimiś innymi, a raz na właśnie go pokrowiec taki, żeby był z wentylacją. Bo to też, jeżeli nie ma wentylacji, to po prostu zaczyna nam też coś tam rosnąć. To jak widać, wszystko jest fajnie, ładnie, czysto przy mym sprzęcie, także no... Jak najbardziej jest wszystko ok. To chyba tyle, co miałem do powiedzenia na takowe tematy. Mam nadzieję, że chyba temat wyczerpałem. Tego tematu się nigdy nie wyczerpie, bo to jest temat, tak jak powiedziałem, ile
ilu właścicieli tyle teorii, ile teorii tylu właścicieli, i tak można do skutku pytań jakichś, wiadomo, szczegółowych, a jak to, jak tamto, jak ta. Tak, żeby było dobrze. To jest najważniejsze. Wiadomo, to są sprzęty, o które zazwyczaj większość ludzi dbamy, pilnujemy, bo z tego się cieszymy, na tym chcemy jeździć. A im bardziej się dba, tym te sprzęty bardziej odwdzięczają się nam tym. Także co? Z mojej strony póki co tyle. A ja się powoli chyba będę brał za ten motocykl swój w końcu. Bo tak jak to mówię, nie to, że szef w dziurawych dziurawych butach chodzi, ale po prostu otrzymałem w końcu paczuszkę. Także pora się wziąć za sprzęt swój. Także do zobaczenia, do następnego.